Cześć dziewczyny, dzisiaj chcę Wam zrecenzować kosmetyki z firmy Lanka Cosmetic, ale zanim to parę wyjaśnień. Po pierwsze, wiem, że światło jest beznadziejne, ale po prostu nie mogę dzisiaj tych lamp ustawić. Po drugie, recenzja miała się ukazać tak z 5 miesięcy temu, ale jakoś tak, no nie wiem dlaczego dopiero teraz to robię. Wcześniej już robiłam, ale ta recenzja mi się nie spodobała, dlatego nagrywam to jeszcze raz. A po trzecie, chciałam przeprosić bardzo firmę Lenki za to, że dopiero teraz nagrywam. Ale może już teraz już przejdźmy do recenzji, więc będę recenzowała kosmetyki z firmy Lenki i z firmy Lenka Cosmetic. I może na początku przedstawię Wam w ogóle co dostałam. Na samym początku dostałam paletę 88 neutralnych cieni, która kosztuje w granicach 50 zł. Dostałam zestaw 10 róży, który wygląda tak. I nie wiem niestety ile on kosztuje, bo teraz jest on niedostępny na stronie. Kolejną rzeczą, którą dostałam i która kosztuje 50 zł, to jest paleta 28 neutralnych cieni. I ostatnia rzecz jest to zestaw pędzli, 22 pędzli, które wyglądają tak. I one oczywiście przychodzą w takim etui. I jeżeli chodzi o to, co sama kupiłam, to pewnie już się domyślacie, jest to ta paleta magnetyczna na 12 cieni, która przychodzi sama po prostu bez tych cieni. A jeżeli chodzi o cienie, które są z Lenki, to jest tylko ten kolor tutaj. Ale to zaraz wszystko Wam powiem. Najpierw może zacznę od pędzli, ponieważ to mam tylko jeden zestaw. I jeżeli chodzi o pędzle, na samym początku etui. Etui jest bardzo fajny, ponieważ nie jest związany, tylko po prostu to jest na taki zatrzask. Świetny, jeżeli chodzi o podróżowanie. Może kolor nie jest najlepszy, bo jest taki srebrny, ale pędzle prezentują się tak. I teraz może nie będę po kolei Wam opowiadać o każdym pędzlu, tylko powiem, które są świetne i które są beznadziejne. To może tylko Wam przelecę, żebyście mogły zobaczyć, jakie tutaj są cienie, pędzle. Ok, i teraz zaczynamy może od tych najlepszych, które bardzo często możecie zobaczyć w moich filmikach. No i to na pewno będzie ten wachlarz, który używam codziennie do rozświetlacza. Świetny pędzel, miękki, prałam go już niejednokrotnie i w ogóle się z nim nic nie dzieje, włosy nie wypada. Świetnie właśnie sprawdza się do rozświetlacza, ale równie dobrze możecie strzypywać cień, który Wam się osypie. Kolejny świetny pędzel to jest ten, to jest pędzel języczkowy, on jest dosyć gruby. Świetnie się sprawuje, może nie do podkładu, ale na pewno do nakładania bazy. Bądź jeżeli też nie używacie bazy, to na przykład do nakładania maseczek. Na pewno dobrze się... To znaczy ja już go używałam do maseczek i świetnie się sprawdza. Więc też właśnie z niego nie wypada, jest bardzo fajny, bo on jest taki grubszy, nie jest taki jak zwyczajny pędzel języczkowy. I naprawdę świetny pędzel. Kolejny bardzo dobry pędzel, to teraz już przechodzimy do pędzli do oczu. To wszystko, jeżeli chodzi o pędzel do twarzy i to na pewno jest taki pędzel... to jest bardzo gruby pędzel, jak zresztą możecie zobaczyć i taki krótki języczkowy. Ja go używam zawsze do rozcierania kreski bądź na górnej powiece, bądź na dolnej. Świetnie się do tego sprawdza, jest miękki, włosy z niego nie wypada. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten pędzel. I w sumie z żadnych z tych pędzli włosy nie wypada. Wszystkie są miękkie i może po prostu tylko już nie będę tego powtarzać, tylko powiem, który jeszcze lubię. Ten taki kuleczkowy do rozświetlania wewnętrznego kącika białym cieniem. Świetnie się do tego sprawdza. Zwykły języczkowy pędzel, którego używam codziennie do nakładania cieni na całą powiekę. Kolejny taki mały pędzelek, który używam zawsze do korektora. Też świetnie się sprawdza i w sumie możecie go równie dobrze używać do rysowania kreski bądź do jakichś takich bardzo precyzyjnych rzeczy, ale u mnie najlepiej się sprawdza właśnie do korektora. Kolejna rzecz, taki pędzelek, to nie jest skośny, to jest taki w sumie płaski, który używam do nakładania cienia na dolną powiekę bądź na górną. Równie dobrze możecie nim podkreślać brwi, to też na pewno dobrze Wam się sprawdzi, chociaż on jest dosyć gruby, więc raczej polecałabym go właśnie do nakładania cienia na dolną bądź na górną powiekę.
Kolejny pędzelek to też taki duży duży języczkowy pędzel, którym nakładam zazwyczaj cień bazowy. I taka gąbeczka, którą używam albo też do rozcierania kresek, albo do nakładania czarnego cienia tutaj w zewnętrznym kąciku. Kolejny pędzelek, który też jest bardzo fajny, to jest taki skośny, który świetnie się sprawdza do wypełniania brwi, bądź też do rysowania kreski eyelinerem, chociaż ja bardziej wolę go właśnie do brwi, ponieważ jak możecie zobaczyć, on jest bardzo cienki i naprawdę fajnie się do tego sprawuje. Kolejna rzecz to no to oczywiście szczoteczka, którą przeczesujecie brwi bądź rzęsy. I w sumie to wszystko, co ja używam, ale jeszcze tu jest taka bardzo fajna rzecz, którą chciałam Wam pokazać i to jest pędzelek do makijażu, do ust, który właśnie możecie schować sobie do torebki, bo on się tak fajnie chowa i na pewno i wtedy to jest lepszy niż taki zwykły pędzelek, bo możecie go schować i to włosie się nie pobrudzi i jak widzicie pędzelek jest też bardzo precyzyjny i też bardzo fajnie nim się rysuje kontury ust. Jeżeli chodzi o pędzle teraz, których nie lubię, no to są tutaj niestety te cztery do twarzy. Po pierwsze, ten jest za mały, ja nie mam kompletnie pojęcia, do czego można go używać, bo nawet do różu to strasznie długo trzeba się namęczyć, żeby nałożyć ten róż. Ten pędzel, on ma strasznie sztywne włosie, to włosie nie kuje, ale on jest taki strasznie sztywny i ciężko. To znaczy, no da się nałożyć, ale ja mam inne pędzle do twarzy, dlatego no jakbym nie miała, to oczywiście używałabym go na przykład w ten sposób, to wtedy nic nie czuć i jest wszystko ok, ale no taki średni, oczywiście właśnie z niego nie wypada, ale niestety nie sprawdził się. Kolejny to jest taki ogromny pędzel, do którego miałam bardzo dużo nadzieję, ponieważ chciałam mieć zawsze taki duży pędzel do pudru, ale niestety on jest za miły. W sumie może on nie kuje tak strasznie, ale jednak no nie jest to najlepsze uczucie, jakie mogłoby być. A szkoda, bo pędzel jest naprawdę bardzo fajny wizualnie. I ostatni to jest pędzel, który bardzo przypomina pędzel z Hakuro H21, ale niestety też jest dosyć ostry i no nie ma to przyjemności w nakładaniu. Włosie też nie wypada, ale no jeżeli nie macie innych pędzli, to oczywiście no możecie go używać, bo to w sumie tylko 5 sekund, żeby nałożyć ten róż, ale jednak ja wolałabym coś bardziej miękkiego. I jeżeli chodzi jeszcze, to tutaj jest, to jest tutaj taki zestaw do rzęs i chyba do brwi. Chociaż ja nie wiem, co jest takie ostre, że nie wiem, do czego bym to użyła. Kolejnym pędzelkiem, jaki tu jest, to jest taki też taki sam pędzelek do ust, tylko już właśnie nieprzenośny, tylko taki, żeby trzymać go w domu. I tutaj są jeszcze takie pędzelki, którego ja w życiu nigdy nie używam i to jest taki malutki do eyelinera zapewne, ale jak możecie zobaczyć, on jest strasznie porozdwajany i na pewno do eyelinera by się nie sprawdził. I ostatni pędzelek to jest też pędzelek, który troszeczkę źle został włożony, bo jak widzicie tutaj włosie mu niestety tak odpadło i w sumie też by można było go używać do zaznaczenia wewnętrznego kącika, ale jakoś bardziej przypadł mi do gustu właśnie ten pędzel. Więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten zestaw pędzli. Czy opłaca się go kupić? Moim zdaniem tak, ponieważ w sumie większość to są pędzle godne polecenia. Tylko te niestety te trzy do twarzy i w sumie ten tylko jest nie do użytku i ten taki bardzo cieniutki. A poza tym wszystkie pędzle są naprawdę bardzo dobrej jakości. Używam je codziennie i naprawdę jestem z nich bardzo zadowolona. Po pół roku to mogę stwierdzić, że naprawdę pędzle są dobrej jakości i nic się z nimi nie dzieje, a dosyć często je piorę. Jeżeli chodzi o koszt tego zestawu, to niestety nie mogę Wam powiedzieć, bo on nie jest teraz dostępny na stronie. Ale dam po prostu Wam link do tej strony i będziecie mogły zobaczyć, czy jakieś inne pędzle wam przypadną do gustu, bo wydaje mi się, że skoro to jest ta sama firma, to te pędzle powinny być tej samej jakości. Więc teraz przejdźmy może do róży, ponieważ mam też tylko inną paletę. I ten zestaw wygląda tak. Tutaj jest 10 róży. W
czym tutaj moim zdaniem to jest bronzer i ten taki, no nie do końca wiem co to jest, ponieważ to jest taki bardzo czerwono-pomarańczowy, może ktoś lubi takie, na przykład przy ciemniejszych karnacjach to na pewno, ale przy mojej to nie. Ja dzisiaj na policzkach mam tutaj ten róż i ten bronzer. I możecie zobaczyć, nie wiem czy to zobaczycie, na pewno bronzer widzicie, bo ja stąd widzę. Natomiast róż, on jest naprawdę bardzo mocno napigmentowany i na samym początku, kiedy go nakładałam, to aż się przeraziłam, ponieważ no, naprawdę jest mocno napigmentowany. Więc tak to wszystko wygląda, takie są kolory. Jak widzicie, tutaj raczej przeważają takie pomarańcze, morele i takie bardziej właśnie odcienie pomarańczowe. Jeżeli chodzi o róże, to są trzy takie typowe różowe róże, w sumie dwa, bo ten to już lekko tak wpada w taki koralowy kolor, bardzo ładny. Zresztą możecie zobaczyć sobie tutaj na palcu, chociaż nie wiem, czy zobaczycie tak dokładnie. To jest tutaj ten. Więc jeżeli chodzi o kolor, to jest to naprawdę bardzo duża gama kolorystyczna i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Praktycznie wszystkie róże są matowe, poza tym, który jest z drobinkami. I te drobinki... W sumie, wiecie co, powiem Wam, że jak nałoży się na policzek i tak z normalnej odległości, to tych drobinek nie widać z bliska oczywiście, ale to też możecie równie dobrze nałożyć go po prostu jako róż połączony z rozświetlaczem. I teraz może jeżeli chodzi o właściwości, już tak skupimy się dokładnie na tym, ponieważ nie chcę, żeby ten filmik był strasznie długi. Róże trzymają się cały dzień, są bardzo mocno napigmentowane, dlatego musicie uważać przy nakładaniu ich. Jeżeli macie ciężką rękę, to może to być dla Was troszeczkę ciężkie, ale to po prostu kwestia przyzwyczajenia się. I w sumie cóż jeszcze mogę powiedzieć na temat ich, Moim zdaniem są to naprawdę bardzo fajne róże i bardzo fajny pomysł na trzymanie ich, ponieważ nie musicie mieć 10 róży w opakowaniach, tylko po prostu macie jedną paletę i zabieracie ją ze sobą, i czy chcecie kogoś pomalować, czy chcecie wyjechać na wakacje, to naprawdę jest to bardzo fajny sposób, tym bardziej, że tutaj jest bronzer, dlatego nie musicie już brać swojego. I ten bronzer też jest naprawdę bardzo fajny, zresztą możecie zobaczyć go na moich policzkach. On ma delikatne takie tony pomarańczowe, ale poza tym jest matowy i u mnie się bardzo dobrze sprawdzi. Jedyny kolor, który tak nie do końca rozumiem, to jest tutaj ten kolor, ponieważ to jest bardzo jasny, brzoskwiniowy odcień i kiedy ja go nałożę na policzki, to no średnio go widać, a ja jestem już naprawdę bardzo jasna, więc przy takich ciemniejszych karnacjach to już w ogóle chyba średnio będzie. No ale myślę, że on jest raczej dla takich osób, które dopiero zaczynają z różem i nie chcą przesadzać i dopiero się uczą, to wtedy tak, ten róż będzie dobry, ale no poza tym jestem z niej bardzo zadowolona. Najbardziej moje ulubione róże to jest oczywiście ten, który właśnie dzisiaj mam na policzkach, tutaj ten taki różowo-fioletowy, tutaj ten koralowy, ten jest też bardzo fajny, ale z tym to już naprawdę trzeba uważać. No ja ogólnie nie lubię pomarańczowych róż, dlatego ten i ten tak średnio, ale poza tym bardzo udana paleta i bardzo fajne cienie, róże. I teraz już właśnie przechodzimy do cieni. I na początku może pokażę Wam paletę, którą dzisiaj mam zrobiony makijaż. Jest to paleta 88 neutralnych cieni. Tutaj właśnie jest tych 88 cieni, plus tu jeszcze jest lusterko, ale nie chcę Wam świecić. I dołączone są do tego dwie pacynki, które wyglądają tak. I teraz jeżeli chodzi o te cienie. Pewnie możecie już domyśleć się, że pewnie to będą beznadziejne cienie z racji tego, że to są taka no masówka. Ale muszę Wam powiedzieć, że jestem pozytywnie nimi zaskoczona, ponieważ może cienie nie są nie wiadomo jak napigmentowane, ale na pewno widać je na oczach. Nawet po roztarciu są one widoczne, nie osypują się i można z nimi zrobić naprawdę wiele makijaży. Jeżeli właśnie dopiero zaczynacie z makijażem i nie chcecie kupować 500 innych paletek, to myślę, że taka jedna paleta wystarczy Wam i na przykład kupić tą paletę i jeszcze jest jedna paleta z cieniami kolorowymi, jeżeli lubicie takie. I ze 100 zł już naprawdę macie bardzo, bardzo dużo cieni i
Też bardzo fajne jest to, że te cienie są małe, jest ich mała, one są małej pojemności. Próbuję znaleźć tutaj, ile one mają pojemności, ale nie znajdę. Ale dlaczego to jest fajne? Ponieważ na pewno te cienie wykorzystacie i wydaje mi się, że naprawdę to jest paleta godna polecenia. Nie sądziłam, że ona będzie aż taka dobra, ale jednak jest. Niektóre cienie fakt są mało napigmentowane, jak na przykład biały kolor. Trzeba troszeczkę go nałożyć, żeby było to widać na oczach, ale poza tym cienie są naprawdę bardzo fajne. Może po prostu zesłuczuję Wam kilka. Oczywiście te ciemniejsze są lepiej widoczne, ale no cienie wyglądają tak. Jak widzicie, nie jest z nimi tak źle. Jak na taką cenę i jak na tyle cieni, to naprawdę jest to bardzo dobra paleta. I teraz najlepsze na koniec, czyli jest to moja ulubiona paleta, właśnie którą dostałam. I to jest 28 cieni neutralnych. I od razu pierwsze, co mi się skojarzyło, kiedy otworzyłam tą paletę, to to, że ona bardzo przypomina mi paletę Oxo Special, tylko po prostu taką bardziej rozbudowaną. Ponieważ i w Oxo Special jest taki cień, który jest naprawdę jednym z moich ulubionych, plus jest taki bardziej różowy. Ja wiem, że Wy tutaj nie zobaczycie tego tak dokładnie, ale... I powiem Wam szczerze, że ta paleta naprawdę skradła moje serce z racji tego, że po pierwsze jest takie opakowanie bez lusterka, co bardzo mi się podoba. Tutaj jest całe czyste, więc to też tak fajnie profesjonalnie wygląda. Natomiast cienie są, jest ich tutaj 28, jak już wcześniej wspomniałam. Są tutaj cienie i matowe, i perłowe. I bardzo fajne, że są, matowe, ponieważ są takie idealne cienie do załamania. I one właśnie są matowe. Plus są takie jasne cienie do rozświetlania. Oczywiście czarny, taki piękny brązowy kolor tutaj z takimi drobinkami. Naprawdę cienie są świetne. Jeżeli chodzi o pigmentację, to też jest ona bardzo dobra. Też Wam zesłoczuję. Proszę. I cienie nie osypują się. I naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczona. Co prawda paleta kosztuje 50 zł. Ale i tak wydaje mi się, że za 28 cieni to i tak to się opłaca. Dlatego jeżeli miałabym polecać Wam jedną rzecz z całej tej strony, to chyba właśnie byłaby ta paleta, ponieważ to prawda kosztuje 50 zł, czyli tyle samo ile ta paleta 88 cieni, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kolorystykę, to jednak te cienie są lepsze, bo no jak widzicie, praktycznie każdy cień tutaj można użyć, a w tamtej palecie każdego cienia bym jednak nie użyła. I teraz, moi drodzy, ostatnia rzecz, czyli to, co ja już sama kupiłam. Kupiłam sobie taką, dwie takie palety magnetyczne, ponieważ ja kupiłam sobie ostatnio dużo cieni z Inglota i właśnie nie miałam ich gdzie trzymać, a chciałam mieć właśnie taką paletę. I kiedy zobaczyłam, że właśnie na ich stronie jest to dostępne, to od razu się nie wahałam i kupiłam. Jedna paleta kosztuje 10 zł. A wcześniej chciałam kupić taką paletę z MAC-a i cieszę się, że tego nie zrobiłam, bo paleta z MAC-a kosztuje 60 zł. Więc to jest właśnie ta paleta, ona jest naprawdę bardzo fajna. Mieszczą się tutaj cienie MAC-a, Inglota, Kobo i oczywiście Lenki, ponieważ Lenka też ma cienie na wkłady. I jednym z tych cieni jest właśnie tutaj ten cień i to jest cień M30. Jest to matowy, fioletowy cień, który wygląda tak. Jak widzicie, napigmentowanie jest takie dosyć dobre. Nie jest to może tak mocno, nie jest to może takie napigmentowanie jak Inglota, ale wydaje mi się, że i tak za tą cenę, ponieważ jeden wkład kosztuje 3,95, to naprawdę się opłaca i myślę, że spokojnie możecie skompletować sobie taką jedną paletkę z właśnie 12 cieniami po 3,95. I też będziecie bardzo zadowolone, ponieważ te cienie naprawdę są bardzo fajne i są i zarówno cienie matowe, i cienie perłowe. Jeżeli chodzi ogólnie o te wszystkie rzeczy, które dostałam, to na pewno polecam Wam pędzle, tą paletę z cieniami 28, tą paletę na wkłady, cienie i no w sumie wszystko Wam polecam, bo może najmniej to tą paletę, ponieważ no szczerze mówiąc nie użyłam jej najczęściej. Z racji tego, że mam inne, ładniejsze cienie i no mam, no nie wiem, no po prostu jakoś tą paletę najmniej używam. No i te róże też są bardzo fajne, ponieważ
macie tutaj duży wybór tych kolorów. Mam nadzieję, że filmik nie jest przydługi i że zostałyście ze mną do końca. I na samym końcu będziecie mogły zobaczyć dwa makijaże. Jeden makijaż wykonany tą paletą, który właśnie dzisiaj mam na sobie. I będzie to filmik niepubliczny, czyli jeżeli będziecie chciały go obejrzeć, będziecie musiał właśnie wejść w ten filmik, co oglądacie teraz i na samym końcu po prostu kliknąć w link, ponieważ wydaje mi się, że to jest taki zwyczajny makijaż, i nie opłaca się go dawać na cały YouTube, tylko dla zainteresowanych, ponieważ no, chcę Wam pokazać, jak te cienie wyglądają na oczach. I drugi filmik to będzie właśnie filmik z paletą, z cieniami właśnie z tej palety. Tego filmiku jeszcze nie nagrałam, ale jak będziecie oglądać filmik, to pewnie już będzie. Dlatego jeżeli macie ochotę zobaczyć ten makijaż, to oczywiście zapraszam Was na koniec. A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, czy macie jakieś kosmetyki z Lenki. Jeżeli tak, to czy jesteście z nich zadowolone, czy nie, bądź czy skusicie na któryś z tych produktów, który Wam właśnie dzisiaj zrecenzowałam. Dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Buziaki, pa! She got vibration.